Witam Państwa, Paweł Rakowski. Zapraszam na opowieść o Władysławie Studnickim. Książka Piotra Zychowicza jest tego najlepszym takim pretekstem do tego, żeby sobie opowiedzieć o tej książce, którą uważam za bardzo wartościową i bardzo ciekawą. Zbliża się okres świąteczny, mamy czas takiej posuchy, można powiedzieć, wszelakiej. Tak więc jest czas na książki, jest czas na przeczytanie czegoś i zapoznanie się z czymś nowym. A Władysław Studnicki należy do takich postaci, z którymi się zgadzać nie trzeba. Natomiast znać warto i za każdym razem, jak jest okazja, to warto o nim podyskutować. Tutaj akurat bardzo pochwalę tą książkę pana Zychowicza. Nie znam wszystkich jego książek, natomiast ta jest napisana z pasją. To akurat sam autor przyznaje, że już od wielu, wielu lat interesował się Władysławem Studnickim. No i tu też mamy tego właśnie owoc taki, no jak człowiek coś robi z pasją i zainteresowaniem i przelewa wieloletnie myśli na papier, to zawsze jest to bardzo wartościowe. Bardziej wartościowe na pewno niż coś na szybko. Książka też nie jest biografią Władysława Studnickiego. Tutaj jest to postać na tyle tak jakby, które biografia to po prostu są tomiszcze, powinny być wydawane, znane, omawiane, recytowane z pamięci, no ale niestety tak nie jest. Władysław Studnicki generalnie był myślicielem, który z innej epoki, w najgorszej epoce, która była, która przynajmniej w historii była, się znalazł i tak jakby w takiej marazmie beznadziei umarł w Londynie na emigracji po II wojnie światowej, chociaż jego ostatnia książka to jest Polska za linią Curzona, gdzie on wieszczył to, że Polska jednak kiedyś na Kresy Wschodnie wróci, zrzekając się Kresów Zachodnich. Oczywiście jest wiele komentarzy odnośnie tego, czy Władysław Studnicki rzeczywiście był takim wizjonerem, na jakiego jego zwolennicy malują, to znaczy Studnicki tutaj, jego zdaniem krytyków, bardzo negatywnie odnosił się do wizji Polski nad Odrą i Nysą Łużycką, ale nie chodziło tu raczej o emocje. W ogóle generalnie, jeśli chodzi o Władysława Studnickiego, jest to myśliciel, który tak właściwie wyzbył się ładunku emocjonalnego. Znaczy on te emocje przelewał, ale tu chodzi przede wszystkim o jakąś konstruktywną logikę i wyrachowaną myśl. To znaczy dla Władysława Studnickiego, który w czasie I wojny światowej był tym człowiekiem, który chodził do pierwszej okupacji niemieckiej, kiedy to Niemcy jeszcze tak bardzo nie mordowali, ale mocno grabili. Tak właściwie przyczynił się do powstania tak zwanego aktu 5 listopada, czyli zdaniem części historyków do wskrzeszenia państwa polskiego. Później w trakcie II Rzeczpospolitej nie wiodło mu się najlepiej. Tułał się między Warszawą a Wilnem w różnych redakcjach, czy generalnie nie zrobił wielkiej kariery, jeśli chodzi o życie polityczne, czy też naukowe. Znaczy, naukowe na pewno zrobił w pewien sposób, bo do dzisiaj jest od czasu do czasu wspominany, przypominany, jego nazwisko funkcjonuje, chociaż jego głównym zadaniem było to, żeby tą myśl pewnego rodzaju przekazać, to znaczy ta myśl to jest to, żeby Polska z Niemcami stworzyły sojusz i żeby tym samym sposobem odpierać bolszewizm, czy też generalnie zagrożenie ze wschodu, ponieważ dla Studnickiego Rosja, czy to była biała, czy czerwona, czy zielona, to było obojętne. Dla niego liczyło się to, że Rosja jest dziejowym przeciwnikiem Polski opartej o linię Dwiny, Dniepru, Berezyny, tak więc rozciągniętej na ziemię wschodnie, kosztem ziem zachodnich.
Tutaj oczywiście z punktu widzenia emocjonalnego można stwierdzić, że no, ta koncepcja miała pewnego rodzaju, to było jakieś science fiction. Z drugiej strony to chodziło przede wszystkim o to, że zdaniem Studnickiego, jak i też zresztą wszystkich myślicieli sensownych, jak i też mam nadzieję, że i w klasie politycznej, Polska musi się oprzeć na czymś, tak? To znaczy, że nie może funkcjonować wedle że najgorsze, co może być dla Polski, to jest sojusz Niemiec i Rosji przeciwko Polsce i tym samym sposobem Polska musi wybrać, czy to będzie kwestia Niemiec, czy kwestia Rosji. Oczywiście Studnicki, jako człowiek, który urodził się w zaborze rosyjskim, w Dyneburgu, do dzisiaj zresztą w tym mieście położonym na Łotwie, nad Dźwiną, znajduje się mniejszość polska, chociaż co prawda zrusyfikowana, ale jednak mniejszość, przyznająca się w jakiś sposób do polskości. I Studnicki urodził się po powstaniu styczniowym, tak więc to było pokolenie takie dość mocno zahartowane w pewien sposób, jak i też działało w bardzo nieprzychylnej dla siebie czasach, to znaczy już mniej więcej w tym okresie było tak jakby konsensus ogólnoeuropejski, że Polski ma już nie być, tak, to jest. No i Studnicki zaangażował się w różnego rodzaju ruchy, od socjalistów, po ludowców, po narodowców, oczywiście też zwiedził Syberię na koszt cara. Znamienne jest to, że z każdych tych ugrupowań tak właściwie chciał przejąć władzę, tutaj zmusić socjalistów, żeby wyrzekli się socjalizmu na rzecz Polski, ludowców, żeby tam się jakoś inaczej patrzyli na sprawę ukraińską, no a z narodowcami to wiadomo, tutaj akurat kwestia Niemiec w stosunku do Rosji przede wszystkim był taki dla niego nie do zaakceptowania, z tego względu chociażby, że zdaniem Studnickiego to Niemcy stały wyżej cywilizacyjnie, organizacyjnie, kulturowo. To raczej nie chodziło o kompleks kulturalny, to znaczy Studnicki był z tego pokolenia, które tak właściwie nie miało żadnych kompleksów, jeśli chodzi o swój poziom intelektualno-historyczno-kulturalny. To chodziło o to, że po prostu Niemcy w związku ze swoim uprzemysłowieniem no, były bardzo dobrze zorganizowane, a Polsce właśnie tej organizacji brakowało, to znaczy, żeby podnieść wydajność, podnieść kulturę gospodarczą, kulturę rolną, kulturę wszelako rozumianą robotniczą, tak? No, zdaniem Studnickiego było to bardzo opłacalne dla dwóch stron, znaczy z jednej strony to, że z punktu widzenia Niemiec zawsze to było krótkowzroczne dla Niemiec to, że mają granice z Rosją, tak to się kończyło pierwszą wojną światową oraz też generalnie tak zaczęło drugą wojnę światową i ostatecznie to bolszewicy byli w Berlinie, a Hitler tylko był pod Moskwą. Tak więc tutaj akurat Studnicki uważał, że Wielka Polska w ten sposób rozciągnięta na wschodzie jest pewnego rodzaju korzyścią dla Niemiec, tak? Korzyścią, ponieważ będzie separowała Niemcy od Rosji, Niemcy swoim przemysłem będą tak właściwie wspierać polską gospodarkę, ta polska gospodarka będzie się rozwijać, no i w ogólnym interesie będzie trzymanie Rosji daleko na wschodzie. Oczywiście to musiało być osiągnięte kosztem ziem zachodnich, to znaczy to, że zdaniem Studnickiego II Rzeczpospolita miała bardzo niefortunne granice, to znaczy, że skłaniała Niemcy i Rosję do polityki rewanżyzmu. To, że tutaj kwestia Śląska, kwestia Pomorza, kwestia Wielkopolski w pewien sposób czyniła niepotrzebny spór z Niemcami. No i oczywiście Studnicki był wielkim krytykiem traktatu ryskiego, twierdząc, że Polska powinna się rozciągać daleko, daleko na wschodzie. Natomiast jak Studnicki się plasowywał na scenie politycznej II Rzeczpospolitej? No oczywiście się nie uplasowywał. Z tego był publicystą czy też wykładowcą akademickim i takim, nazwijmy to,
słowem, tak, pracował właśnie w Słowie Wileńskim u Mackiewicza. Niemniej chodzi o to, że nie przystał ani do obozu Narodowej Demokracji, ani do PSL-u. Z Piłsudskim miał też takie stosunki dość różne, to znaczy Piłsudski uważał, że Studnicki generalnie jest zbyt radykalny, a to jest fakt, że to było też takie znamienne, że Studnicki przed nikim karku nie zginał. I to się bardzo przydało w trakcie II wojny światowej, kiedy to wizja Studnickiego w pewien sposób się sprawdziła, to znaczy, że Niemcy z Rosją się dogadają, dokonają rozbioru Polski. W późniejszym etapie dojdzie do wojny, wojny niemiecko-rosyjskiej i tym samym sposobem Rosjanie dojdą do Berlina, tak właściwie niszcząc Polskę, zabierając ziemie wschodnie i generalnie bolszewizując Europę. Oczywiście to się sprawdziło. Studnicki tak właściwie był takim zwycięzcą. Nikt nie chciał być takim prorokiem, niemniej trafnie przewidział szereg różnych wydarzeń. No i tutaj akurat właśnie autor, pan Zychowicz, bardzo barwnie opisywał jego meandry różnego rodzaju życiowe losy. Znaczy taka ciekawostka jeszcze, że Marian Zdziechowski, wileński profesor, był świadkiem na ślubie Studnickiego i ojcem chrzestnym jedynego syna Studnickiego. To musiało być naprawdę, to spotkanie tych dwóch panów, to po prostu to by musiało być naprawdę uczta, tak? To najtęższe umysły, które tak właściwie patrzyły kilkadziesiąt lat w przód. Ja mówię kilkadziesiąt lat w przód, no bo w chwili obecnej ta obecna rzeczywistość już była całkowicie nie do przewidzenia dla najbardziej przewidywalnych umysłów, no ale to już to zostawmy. Oczywiście nad Studnickim krążyły też czarne chmury, to znaczy Studnicki w trakcie okupacji niemieckiej w Polsce balansował, to znaczy co prawda konspiracja nie wydała na niego wyroku śmierci, ale to był człowiek, który jeździł do Berlina, który przypłacił to za to więzieniem, a jeździł do Hansa Franka, postulował, tutaj załatwiał różnego rodzaju interesy po to, żeby po pierwsze Polaków wyciągać z szpon gestapo, czy też innych, czy obozów koncentracyjnych, czy też sprzed plutonu. Natomiast tutaj postulował, właśnie apelował między innymi do Hitlera, żeby się opamiętał, przestał mordować Polaków i otworzył Polskę, ponieważ wspólnymi siłami trzeba tutaj z Rosją bolszewicką walczyć. Sam Studnicki sobie, już autor udowadniał, że sam Studnicki sobie zdawał sprawę z tego, że mało realności pewnego rodzaju tych zamierzeń, zbyt dużo krwi zostało przelane i to oczywiście uważał, że to było całkowicie niepotrzebne. Nie tylko dlatego, że Polska traciła biologicznie swoje elity i swoje dziedzictwo kulturowe, narodowe, ekonomiczne, tylko przede wszystkim nawet z punktu widzenia niemieckiego, to znaczy, że tutaj wygrana tak właściwie wojny przez Rosję sowiecką była nieszczęściem. Znaczy to jest w pewien sposób Studnicki przewidywał, znaczy on tego co prawda tutaj, ja nie wiem czy przewidywał, ale pewnego rodzaju czytając tą książkę, tak się zastanawiałem nad pewnego rodzaju fenomenem, no bo jednak wiemy o tym, że cały układ demograficzny Europy, w ogóle generalnie cały upadek Europy, tak, znaczy to już nie jest nic, to nie jest, Europa nie jest upadająca, tylko jest już dawno upadła. Właśnie ma swoje korzenie w II wojnie światowej, znaczy w pierwszej i w II wojnie światowej. Wyniszczenie ludnościowe, projekty socjalistyczne, plus przede wszystkim deindustrializacja oraz też to, że Europa tak właśnie straciła, Europa tak właśnie nic nie produkuje, tak, że żadnej produkcji nie ma, nie jest obiektem jakiegoś wielkiego handlu i biznesu. Niemniej to jest właśnie skutek tego, że tak jak Studnicki tutaj
rozpatrywał kwestie polskie, to też on, czy też europejskie, patrzył na Azję. To jest też właśnie taka troszeczkę, czy to było w tamtych czasach dość mocno, no było, ale to jednak nie przemawiało nigdy do jakiejś polskiej wyobraźni, postrzeganie Azji, patrzenie na Azję. Niemniej tak, to może tak właściwie tak trochę sugerować, że tutaj Studnicki troszeczkę tak jakby przewidywał, że zbolszewizowana Europa to tak właściwie oznacza upadek tej Europy, tak. Chociaż jeszcze tutaj akurat kwestii azjatyckich nie poruszam. Tak więc, ja akurat bardzo, bardzo polecam tę książkę. Czytają się bardzo prosto, bardzo, bardzo szybko. Mam nadzieję, że pan Zychowicz kiedyś tak właściwie rozszerzy ją, albo tak właściwie skupi się tylko i wyłącznie na biografii, nie tylko politycznej, ale też i osobistej, no bo tutaj często odwoływał się do różnego rodzaju prac, które gdzieś tam leżą po archiwach, prawda? No bo tych książek Studnickiego nie jest za dużo powydawanych, niestety. A często jak już są gdzieś tam powydawane, to z dopiskiem jako ten, który tam, nie wiem, kolaborował z Hitlerem. Znaczy, co prawda to już jest zbyt dużo, trzeba być naprawdę mocno infantylny, żeby takie rzeczy tutaj sugerować, no ale z drugiej strony no, jego krytyka, nazwijmy to, rządu londyńskiego czy paryskiego wcześniej, no, była no, trafna. To znaczy, zdaniem Studnickiego, wszelka konspiracja była w Polsce już niepotrzebna, w związku z tym, że armia polska była na zachodzie, tak więc tym samym sposobem wywiązywaliśmy się z zobowiązań sojuszniczych względem aliantów, no, a wszelkie działania konspiracyjne w kraju narażały, tak właśnie poza tajnym nauczaniem, były bezsensowne, w związku z tym, że narażały ludność polską na represje. I tutaj akurat też troszeczkę tak jakby nawiązuje Piotr Zychowicz do swojej innej książki odnośnie Wołynia, że też właśnie tutaj Armia Krajowa nie wywiązała się z jego zdaniem z takich, no a Studnicki pojechał do Lwowa wtedy i apelował, wręcz błagał o to, żeby Niemcy dali broń. No ale cóż, takie to były losy. Niemniej mam nadzieję, że akurat właśnie tutaj tą książką pana Zychowicza Władysław Studnicki jakoś wróci do omawianych postaci, szeroko komentowanych. No bo jednak zasługuje, nawet nie chodzi o jego wizję, to znaczy chodzi też nawet o samą metodologię, która jest oparta, która przede wszystkim była oparta o statystykę, która była wyzbyta wszelkich namiętności politycznych i romantyzmów. To też jest bardzo ważne. No i tak, no i też w pewien sposób też widzimy, w jakim takim trudnym, dziwnym położeniu się znajdujemy, ponieważ to właśnie Studnicki, a za nim na przykład Adolf Bocheński stwierdzili, że taka prawidłowość geopolityczna, że Polska z kresami wschodnimi musi być oparta o Niemcy, Polska z kresami zachodnimi musi być oparta o Rosję, tak? My mamy kresy zachodnie, nie mamy kresów wschodnich. Jesteśmy tak jakby w bloku antyrosyjskim, proniemieckim, no i to też powoduje jakieś takie konotacje, które najwięksi filozofowie chyba nie byli w stanie przewidzieć. Dziękuję bardzo. Hmm.